Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mass Effect 3. Ja jestem Yuma. I od razu coś się dzieje. Jak zwykle. No trigger, no explosion. We'll make sure you have the time you need, Lieutenant. Understood. Starting bypass. And thank you for making sure I get this chance. Just make it right, soldier. O kurwa. Co jest? Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Gdzieś mają snajpera jakiegoś. No, super. Dobra, ten tu. Nobody gets past us. Clear. Chociaż to nie snajpera. Nie wiem. Ciekawe, jak długo to będzie trwało. No, widzą. Wiem, że potrzebujecie czasu, ale czasu nigdy nie ma. I tyle. No właśnie. Dobra, zgarnę trochę amunicji. Gdzie? No ja wiem, ale takie okrzyki to mi trochę nic nie dają. Liara, gdzie oni są? O, tu. Dobra. Nie ma mojej zgody na takie brzydkie strzelanie do nas. Gdzie? Tu jeszcze? Okej. Znowu tam. Są nudni. Teraz. A im poślę niespodziankę, bo tak. Aha, to nie spodziewaliście się tego. W zasadzie to złapało tylko jednego chyba. Ej, oni żadnej amunicji mi nie zostawili. Bredo to jedne. O, super. O nie, dobra. Kolejny atlas, więc proponuję jakoś to rozważnie rozegrać. Nie ten. Tak, może. Szybko, ładujmy. Tak, i o rany, trzeba uciekać. Uciekam, gdzieś się oddalam. Hej. O nie? Nie. Nie ta broń. Dobra, na. Kurde, ja nie mogę niczego tu ogarnąć. No, może to nie było do końca to, co sobie wymyśliłam, ale to nie jest. A masz? I ty masz. No nie, za osłonę. Spokojnie. Dobra, widzę wszystkich. Teraz to trochę marna kryjóweczka. Commander! Firewall's down! I'm in! Super! Spirits! Cerberus hacked the trigger mechanism! It set the disarm it! No time! No, nie mamy wyjścia! Nie myślę, że ktoś kolejny się w tak krótkim okresie ma zamiar poświęcić. Szalony. Tylko nadzieję, że wszystkie te wysiłki nie pójdą na marne, bo jak to pierdolnie. Commander, I've got radio chatter coming in from Krogan forces planet side. Sounds like they started sweeping out the remaining Cerberus troops. Hate to be the guy who told the Krogan about that surprise package. Did you get out all right? Sounds like it got ugly down there. The Turians took a lot of casualties, Joker.
The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. He never hesitated. Whatever he was before, he'll be remembered for this. What will the Turians think about this, Garrus? Hard to say. Sacrifice and war is expected. He did us proud, but we're a hard bunch to please. Living your life for the cause. Society first, platoon first. It's all just expected. He did what he had to do when it counted. Yes. Yes, he did. Smutne, że ta część właśnie tak. Good work on T'Chunka, Commander. Stopping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb? They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. When he heard, Rex contacted the Turian Primarch and gave him an earful. I imagine. He was angry with the actions of the 9th Platoon and the Primarch's own son. Helped smooth things over. Relations are strained, but holding. Good to hear, Admiral. The Genophage is dealt with, but we still have a lot of work to do. Yes, sir. Hack it out. No tak. O rany, a my tutaj przede wszystkim zapis po swojemu. I tak, zerkniemy, co jest tu w dzienniku. Priorytet Cytadela, no nie, no bo to już będzie bieg z dalszą misją, a ja bym tego nie chciała, tylko odszukaj. Sporo różnych rzeczy mamy, patrzę, jeszcze do zrobienia, więc trzeba by się zdecydować, na co ja się teraz porwę. No właśnie, zawsze mi to przychodzi z małym tam cudem. Zaraz trzeba będzie. A nie, nie, to chciałam. Tutaj. Dobra, chociaż tyle. Jakież to miłe. Tu. Jak ktoś z was będzie chciał coś z tego przeczytać, to proponuję, no, mówiła w maszynowni, to proponuję właśnie zatrzymać po prostu i przeczytać. Popatrzą się, rozgadałam i tutaj jest maszynownia. Inżynier Adams, co masz mi do powiedzenia? Commander, welcome back to the Normandy, or... Engineer Adams. I was put in charge of the drive core retrofits. My ex... So, what do you think of her? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build it. And about that, Cerberus, I mean. I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back. Sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you in the Normandy. I didn't trust that it was really you. And I certainly didn't trust her. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Carry on. Aye, aye, ma'am. Tylko, że ja jakoś nie skojarzyłam zbytnio, co też tamta do mnie mówiła, że co w tej zbrojowni, czy co maszynowni, zbrojowni, kuźwa, już nawet nie wiem. Brawo ja. Genophage Cure, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgrim City Council. I don't think I've heard of Milgrim. Commander, co ma być? What do you want to know? You've just implemented a cure for the Genophage. What do you say to people who think humanity is starting another Rachni War and Krogan rebellions? It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best.
trochę dobrych słów, bo lubię Brexa i tyle. Are you aware that Clan Erdnot is already petitioning the council? Koniec, mam już dość takiego pierdolenia. I've answered all the questions I'm prepared to talk. There it is, straight from Commander Shepard. No, okay, I'll cut that together to nie był with the rest dobry pomysł. To w zasadzie był chyba dość zły pomysł. Tyle wam powiem. Dobra. Tutaj. Zaraz, czy mamy tutaj coś, co by mnie... To nagranie mnie tutaj... Zaraz. A co ja? Słyszę, że coś tu jest, ale nie bardzo wiem. Co ja mam z nim pogadać? Nie mam nic w sumie mu do powiedzenia, ale o co chodzi z tym nagraniem? Ja nic nie wiem. Tutaj coś może. Dziwne to było. Wy mi nic nie powiecie. Tu modyfikacje. I love you. But I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. No to co ma być? Don't. Commander. Sorry. Didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. No, I grieved. Said goodbye, made my peace. You were talking with him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. Sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Then the invasion hits. There's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way. We've already lost. Yeah, you're right, but... Well, to be honest, I've never felt as alone as I do right now. You're not alone, Steve. I'm here. Anytime you need me. I appreciate that, Shepard. I really do. Mogę don't robić worry, za psychoterapeutę. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. It's just the downtime between missions that's hard. I know. Ach, dobra. Warto na pewno rozmawiać z niektórymi. I teraz tak, tylko się zastanawiam. Może warto wybrać się gdzieś wreszcie. Tylko no właśnie, zapis, bo ja nie ogarniam mapy. Jakbym miała coś źle wybrać, to wolę sobie wcześniej zapisać. I teraz tak, na pewno już tu nie ma co siedzieć. To przez przekaźnik. I teraz tak. Co my tu mamy? Głowica Petra. No właśnie, ja się zastanawiam. Tu mamy spotkać się z kimś z rady, ale to... Nie wiem, czy ja tutaj... Zaraz. Dziennik. Priorytet porwania Cerberusa na planecie Benning. Ale gdzie ona jest? Dobra, no to trzeba znaleźć te... Benning, który ma być... No ja nie wiem. To do przekaźnika znowu. O, porwania Cerberusa. Tym bym się na pewno chciała zająć.
nas tam czekasz, strach myśleć. I... Tu? Teraz. A tu? W tym układzie? Bo ja już... A, dobra. Fajnie, że mi się to tak zaznaczyło. Wchodzimy na orbitę. No i nie zostaje nam nic takiego, jak wylądować. Jej, kogo by tu ze sobą wsiąść? Dobra, w sumie można... A chociaż wiecie co, ja jestem bardzo ciekawa... Nie, jeszcze nie. Trochę, ale nie przedłużenie. A gdyby tak... Nie, Liara się najlepiej jakoś sprawdza, ale zobaczymy, jak nam się będzie z Jamesem grało. Kurde. To chyba była zła decyzja. For what purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate and the Cerberus squads reacted by targeting civilians in public facilities. Officially, Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Jak zwykle, wszyscy na mnie liczą. Jak ja mam to na swoich barkach tak bez końca mieć, no? Zobaczymy. Dobra, są cywile. A i są. O, kuźwa. No, jak to tak? Gdzie ja mam zabezpieczyć górne ulice? No, dobra. Dobra. Nie ma co się wystawiać jakoś głupio. No, pięknie. Myślałam, że to będzie takie łatwe, a patrzę... Jestem sobą po prostu. I gram jak dupa wołowa. No, serio. Chodź tu. Ktoś stamtąd do mnie naparza? Aha, tu z góry. Dobra. Z tej góry też. Dobra, tam jeszcze. Nie ma to jak prosto robić zamian farmatnie. What is it, Lieutenant? I'm tracking civilians fleeing the city with Cerberus troops right behind. Where are they? Updating your nav point. You can intercept them there. We must hurry. Tylko gdzie dokładniej? Tam. Widzę cywili. Dobra. Szybko. Ej, weźcie, naparzajcie do równych siebie, a nie do biednych ludzi. O, dobra. Jest drabinka. A co? Będziemy się drabinką przejmować. O, przepraszam. Dobrze, że to jest tylko gra, bo taka pomyłka to byłaby wyjątkowo kiepska. O, coś tu jest. Myślałam, że to jakiś piekarnik i aż się zdziwiłam. Dlaczego miałabym otwierać piekarnik? Zaraz? Czyli co? Tam są, dobra, widzę. A, mam z nimi pogadać. Przeżyć. No właśnie. Gdzie oni są? A, ten sobie lewituje, biedaczek.
Shepard, wiesz, że znowu się chyba władowałaś sam środek tego strzału? Znaczy, oczywiście to Shepard, nie, że ja tam nie. A masz gdzie mi po drabince? Drabinka jest moja. Tam, tam, tam. Co, jeszcze ktoś tu się kryje? No ja wiem, nikt raczej nie chce. No to byłoby dziwne stwierdzenie, że a, mogę sobie umrzeć. Co z tymi tu? Stacja medyczna? O, jak miło. Ach, ile ich tu jest. Dobra, trochę się schowam i poudaję, że wiecie, że gram ostrożnie. Nie no, oni mnie wnerwiają. Poślijmy im trochę czegoś na zelektryzowanie. Wow! Oni nacierają na mnie i nawet w sumie nie wiem, co moja drużyna się podziała. Ale to nic. Dobra, coś tak pika, jakby jakiś granat. O, Jamesa widzę. Dobra. Tam jest ktoś. Ktoś, kto sobie kuśtyka i... O, hello, sunshine. Ładne widoki. Podoba mi się ta kolorystyka. Taka turkusowo-niebieskawa i z pomarańczym. Właśnie takim zgaszonym. Ładnie to wygląda. Lubię teraz takie klimaty, bo zauważyłam, że to jest dość powtarzalna kolorystyka pewnych lokacji. Ale może nie będę się tym dłużej zajmować, skoro trzeba strzelać. Co to? Zaraz, gdzie oni są? No, zadanie to ja widzę, wiem co mam robić, ale... No właśnie. Ale gdzie konkretnie ich bronić? To jest zawsze ważna sprawa. Dobra, na chwilę się może... O, liara, hej. A że ich tak wszędzie pełno, że im się nie kłóci. Amunicja, dawaj. A, wieżyczka! Jak zwykle, coś mnie takiego głupiego musi zaskoczyć, co? Dobra, tego nie ma. A, to James. Znowu bym do swojego tłeka strzeliła. A, zaszarżujmy. Cudnie. I, a masz ty przy okazji? O, siłę. Dam, dam, dam. Aha, tu aż spiał. Też nie jest sporo. Ja jestem ciekawa, czy to... Znaczy, to pewnie jest jakoś czasowo wyliczone, że... O, palm to kolejne. Że... Nie wiem, że oni będą tak napierać, aż w końcu teraz zdecyduje, że nie? No, nie wiem w sumie. Ja tu mogę... Też jak mam chwilę w sumie to przeszukiwać te wszelkie miejsca. Ale ja wiem, czy tam coś jest. Nie wiem. No super. Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander. I na prom? A, tutaj, okej. Okay. Szybka misja w sumie. No bo to już koniec, tak? We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying the foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. No, I see. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. A ja, jak zwykle, nie chciałabym jeszcze zbytnio z fabułą samą sobie ruszyć. Tylko, że no... Nie wiem, jak to będzie z zaczęciem jeszcze czegoś. Bo tak, na pewno zapiszę. Tak. Chciałabym jeszcze jakąś misję. Może już oczywiście nie tutaj.
A ogólnie bym chciała może znaleźć przekaźnik masy o nie i stację paliw na pewno. Co to jest? Zaraz. Zobaczmy właśnie, co my mamy w zadaniach. Na Noverii. Dobra, w takim razie spróbuję właśnie to jakoś znaleźć, tylko no... O rany, dobra, może do przekaźnika masy. I to byłoby... Tu mi się miga coś. Tak, to trzeba to sprawdzić. Który raz oglądamy tę piękną podróż? Dobra, najpierw stacja Palis. Baza myśliwców Cerberusa. Dobra, czyli kupujemy paliwo do pełna, co sobie żałować. I lecimy tu. Dobra, troszeczkę zobaczmy. Jeszcze wylądujmy sobie na spokojnie w tym odcinku. To pewnie jakieś... Może bym wzięła teraz co na przeciążenie przynęta. No dobra, i Liarę, co? Lecimy takie odlotowe agentki? A dlaczego nie, prawda? Skoro można. Dobra. No nie wiem. Nic, nic. No dobra, niechaj będzie. Co to jest? Naładuj i zatonuj. No to jest w sumie fajne. I mam wrażenie promień. Aha, to... dobra, to zapomniałabym to. Daję możliwość nawet dwa razy z rzędu. A, jeszcze nie mogę. Dobra, Eddie. No, niech będzie automatyczny. I dobrze jest. In this sector, thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's got to be now. Let's do it. Już się do czegoś takiego przyzwyczaiłam, nie? O, czyżby coś arktycznego tym razem? To tak wygląda. No, dobra. Ale tak, gra jest zapisana, więc pozwolę sobie odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć!